trakcie tego spotkania wydarzały się rzeczy spektakularne i wydarzało się coś więcej. Stało się coś, czego sobie do tej pory nie potrafię wytłumaczyć, że tylko słyszałam albo widziałam. Zanim przyjechali ojciec Santynelika, to raczej uważałem, sądziłem, że w mszy wraz z nimi nie wezmę udziału. Wydawało mi się, że swoje reakcje można opanować. Tutaj jest jakoś taka bardzo też taka fizyczność i wstyd też przed innymi osobami wychodzi, kiedy zaczęłam się cała trząść. Straszną taką potrzebę płaczu odczułam. Nie byłam w stanie wydusić siebie ani dźwięku, ani żadnej łzy. Było to bardzo dziwne i bardzo trudne doświadczenie. Na sociedade de hoje, no mundo de hoje, nós percebemos que o povo de hoje. W dzisiejszym świecie ludzie przeżywają te same dramaty, a może i gorsze, co w czasach Jezusa. Jezus nauczał, a poprzez znaki, uzdrowienia i cuda potwierdzał swoje słowa. Tłumy chciały wtedy słuchać Słowa Bożego. Jezus zaś działał cuda. Jesteśmy przekonani, że Duch Święty chce obecnie uczynić to samo w dzisiejszym świecie, by mogło się urzeczywistnić słowa z Ewangelii Świętego Marka, rozdział 16. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Ludzie tego potrzebują. Ludzie mają dość przemówień w środkach masowego przekazu. Chcą zobaczyć na własne oczy, doświadczyć, ujrzeć Bożą moc, działanie Ducha Świętego. Dlatego nasza wspólnota działa w oparciu o charyzmaty Ducha Świętego. Uzdrowienia wewnętrzne, uzdrowienia fizyczne, dar rozeznania, dar uwolnienia od złego, od demona. Widzimy, że wszyscy przeżywają bardzo głęboko znaki widzialnego działania Ducha Świętego. São Paulo ma 25 milionów mieszkańców, a w samym centrum ponad 12 tysięcy bezdomnych. To są ludzie, którzy nie znają Kościoła, nie znają Boga, żyją w ignorancji. Ale gdy się za nich modlimy, odzyskują zdrowie, przestają pić. Wszystko dzięki mocy Ducha Świętego. Z drugiej strony, osoby mające pewien status społeczny dziwią się, gdy odkrywają, że Bóg jest wart więcej niż wszystkie majątki i bogactwa, które posiadali, bo nagle zostali uzdrowieni. Dzisiaj świat potrzebuje takich bardzo wyraźnych znaków towarzyszących głoszeniu Ewangelii. Spadłam z 9 schodów na zewnątrz i potłukłam prawe ramię i obojczyk tu cały. I właściwie to ja tego leczenia takiego nie było, dlatego że mi odmówiono tego dnia pomocy u lekarza. Późniejsza terapia właściwie nie przynosiła żadnej poprawy. Także dzisiaj nawet w czasie mszy świętej, jak podniosłam ręce, to właściwie czekałam, kiedy się skończy, bo nie mogłam utrzymać. Poczułam to takie ciepło i dotknięcie. Ojciec dosłownie spojrzał na mnie, ja widziałam wzrok. W ogóle ustąpił ból, no to tylko to mogę powiedzieć. Ustąpił całkowity ból. Wydaje mi się, że zostałam uzdrowiona w 100%. To ramię zostało uzdrowione. Kiedyś w Mediolanie 5-letni chłopczyk, który miał 6 przerzutów raka głowy, został uzdrowiony. W momencie, kiedy przeszliśmy pośród wiernych z monstrancją, z Najświętszym Sakramentem, dziecko przestało płakać. Chłopczyk poczuł ogrom ciepła, który ogarniał jego ciało i zaczął krzyczeć: "Mamo, ci księża położyli wszystkich spać, a mnie poparzyli głowę." Kiedy mama poszła z nim później do lekarza, ten stwierdził, że u dziecka nie ma już raka. Lekarz zbeształ nawet matkę chłopca, że nie powiedziała mu o operacji. Ale przecież chłopiec nie był operowany. Badania pokazały, że w głowie ma 6 śladów zagojonych ran, jak po laserze. Matka powiedziała wtedy:
To były lasery miłosierdzia Bożego, lasery Jezusa. Wszystkie swoje dary, a bisogna essere radicali. Radicali. Kiedy wszyscy bardzo intensywnie modlili się, no również ze mną, ja odczułam właśnie taki bardzo, bardzo dokładny ból, jak gdyby mi ktoś wkręcał dokładnie taką śrubę w szyję i wraz z tym takim mocnym uciskiem ten ból jakby mi odchodził tak w boki i na dół, i na dół. Takie zwyrodnienie bardzo duże, które miałam na szyi, zniknęło mi. I to jest do sprawdzenia. Nie byłam u lekarza, tylko dotknęłam sobie ręką i to zniknęło. Wieloletnie bóle mięśniowe, bóle szyi. I to też było zwrócenie uwagi na to, że to są też pokoleniowe bóle. U nas jakby każdy w rodzinie też z tym ma problem. Czułam, że to jest wtedy, w tym momencie jakby dotknięcie Boga. Ja naprawdę wtedy poczułam, że coś się dzieje. Po tym wszystkim zacząłem ruszać szyją i faktycznie ból ustąpił. Teraz też nie czuję, kiedy obracam głową, żadnego bólu, który wcześniej nie dawał mi po prostu dłużej na przykład siedzieć w jednej pozycji, pracować przy komputerze. Un esempio molto bello, simpatico e commovente. Jeden z najbardziej wzruszających przykładów działania Ducha Świętego to dar, który Duch Święty miał dla mnie. A jednocześnie dokonał ogromnego cudu z pewną 11-letnią dziewczynką. To był dzień moich urodzin. Odprawiałem mszę świętą w intencji uzdrowienia. Po mszy wyruszyłem z Najświętszym Sakramentem do wiernych w kościele. Poszedłem lewą stroną od ołtarza. Po mojej prawej stronie była mała, 11-letnia dziewczynka, która od wielu miesięcy jeździła na wózku inwalidzkim. Miała umrzeć niedługo, bo jej mięśnie zanikały. Śmierć miał spowodować zanik mięśni odpowiedzialnych za oddychanie. Była bardzo wychudzona. Kiedy przechodziłem obok niej, powiedziała do matki: Mamo, Jezus chce, bym dała księdzu prezent. Mama odpowiedziała, że po mszy pójdą coś kupić. Ale mamo, Jezus nie powiedział, że trzeba kupić. Jezus powiedział, że mam chodzić obok księdza Antonello i że to będzie ten prezent. Kiedy zbliżyłem się do nich, matka stanęła mi na drodze. Ja trzymam monstrancję z Panem Jezusem, a kobieta mówi mi, że córka chce dać mi prezent. Zacząłem się denerwować. Włoch łatwo się denerwuje. Pomyślałem, właśnie teraz wymyślili, że dadzą mi prezent. Przecież mogą mi go dać po mszy. I powiedziałem, później możecie mi dać. A matka w płacz. Nie, moja córka otrzymała od Jezusa rozkaz, że ma w tym momencie coś księdzu dać. Zatrzymałem się i pytam, dobrze, o co chodzi? A dziecko do mnie, Jezus powiedział mi, bym z tobą chodziła. Ja patrzę na nią, unieruchomioną na tym krześle i mówię, naprawdę? No to chodź. Przełożyłem monstrancję do lewej ręki i podałem jej prawą, mówiąc, no to wstań i chodźmy, chodźmy z Jezusem. A ona powoli wstała i poszła ze mną dookoła całego kościoła. To się wydarzyło 3 lata temu. Dzisiaj jest całkowicie zdrowa, prawidłowo się rozwija, jest szczęśliwa. Ma na imię Lidia. Nie zwracają absolutnie uwagi na siebie. Mówią, to Jezus uzdrawia.
jesteście tutaj dla Boga, z Nim macie rozmawiać, a my jesteśmy tylko narzędziami. To jest urzekające. Tem pessoas, e é muito forte no Brasil, pessoas que aproveitam. W Brazylii często spotykamy ludzi, którzy wykorzystują sprawę uzdrowienia, obiecują dobrobyt materialny biednym ludziom, by ich oszukać. Oni zdobywają bogactwo kosztem biednych, zabierając im to, co z trudem zarobili. Trzeba bardzo uważać. Precisa ter um cuidado enorme, né? E como é que se vê? Jak się upewnić, czy uzdrowiciel jest narzędziem Ducha Świętego? É movida pelo Espírito Santo e dos sinais, dos frutos. Se a pessoa Musimy patrzeć na owoce. Osoba naprawdę prowadzona przez Ducha Świętego nie przywiązuje ludzi do siebie. Raczej pomaga, by każdy szedł swoją, ludzką drogą, tak by się nie przywiązała do mnie, ale do Boga. Un cammino psicologico, un cammino umano molto chiaro che leva a un certo punto a persona a non si aggarrar. Wtedy widzimy, że kogoś prowadzi Duch Święty, a nie zły duch lub działanie w imię jakichś własnych interesów. Świadczy o tym także sposób, w jaki ten człowiek żyje. Realizza attraverso lo spirito resa perché acontece a scura sul riposo dello spirito si vede. Jeżeli żyje w pokorze, ubogo, skromnie, kiedy nie uważa siebie za najważniejszego, nie wywyższa się, a raczej szuka ostatniego miejsca, stara się zawsze postawić Jezusa na pierwszym miejscu. Lado escondido con nas pessoas perché è Jesus che quer colocar na frente. Grazie a Dio, Bogu dzięki. Perché tutti i preti sono gioiosi. Wszyscy księża są pełni radości. Allegri. Weseli. Danzano nella messa. To jakoś tak mi się wydaje bliskie, coś, z czego dawniej trochę się śmiałam, to znaczy jakieś takie klaskanie w dłonie i alleluja. Okazuje się, że to jest niesamowicie potrzebne tak naprawdę, że zaraz obok pół metra obok nas ktoś odpoczywa w Duchu Świętym na przykład, czy ktoś inny dostaje, tak jak dzisiaj, dar śmiechu, co wygląda na początku śmiesznie, absurdalnie, a jest to niesamowicie wzruszające. Un dos tantos expressões da presença real do Espírito Santo é sensações físicas. Jedna z ekspresji obecności Ducha Świętego to fizyczne doznania, które dana osoba czuje. Serce bije w przyspieszonym tempie. Czuje się mrowienie. W innych przypadkach ciepło albo jednocześnie ciepło i zimno. Por exemplo, calor e o gelo. Ktoś, kto doznaje uzdrowienia w kręgosłupie, czuje, jakby w tym miejscu kręgosłup parzył i nagle potrafi wykonać ruchy, których wcześniej nie potrafił. Kilka dni temu w Krakowie zapraszaliśmy Ducha Świętego między innymi przez śpiew w językach i wtedy wiele osób w wypełnionym kościele otrzymało dar śpiewu w językach. Ludzie śpiewają wtedy w językach sobie nieznanych. Jęczą czy nucą, w ten sposób wyraża się obecność Ducha Świętego. Kilka osób w kościele zaczęło się śmiać. Śmiali się, a ten ich śmiech udzielił się innym. Śmiało się coraz więcej ludzi. Niektórzy ze śmiechu nie mogli utrzymać się na nogach. To są fizycznie odczuwalne znaki, przez które Duch Święty mówi: ja jestem obecny. To jest doświadczenie również tak zwanego spoczynku w Duchu Świętym. Podchodzą bardzo delikatnie, kładą rękę na głowę na przykład, prawda, i pozwalają człowiekowi upaść, jeżeli chce. Jest taki moment zgody, kiedy człowiek mówi: okej, no dobra. Ludzie się patrzą z lewej i z prawej, prawda, będzie siara, jeżeli spadnę na posadzkę i będę tak sobie leżał w tym tłumie, ale
Ale w którymś momencie mówię, co mi tam? Upadłem i na jej doświadczenie bardzo głębokie przeżyłem. Poczucie bycia dzieckiem, które ma absolutnie wszystko wolne w tym momencie. Może nawet leżeć na podłodze w kościele wypełnionym ludźmi. Nie miałem jakiegoś bezwładu w sobie siły, znaczy, które nie pozwalałyby mi na powstanie, prawda, z tej posadzki kościoła. Ten błogostan, tak nazwijmy, on trwał i był na tyle czymś niesamowitym, pociągającym, że człowiek chciałby tak przez całą wieczność. Espírito Santo age em muito modos variados, né? Duch Święty działa na bardzo różne sposoby, na przykład przez odpoczynek w Duchu Świętym czy uzdrowienie fizycznego. To są wszystko manifestacje Ducha Świętego. Do poder do Espírito Santo. Então, repouso do Espírito, por exemplo, é dos. Odpoczynek w Duchu Świętym to tylko jeden z darów, które Duch Święty oferuje ludziom. To jest dar, który zawsze robi wrażenie na wszystkich. Szczególnie dlatego, że ludzie padają na ziemię i nie doznają bólu ani kontuzji. Exatamente como você estava dizendo, cai no chão e não se machuca, não fica, né? Ed è un da pessoa recebendo a força do Espírito Santo, Jesus, o Espírito age mesmo. Kiedy dana osoba jest dotknięta mocą Ducha Świętego, przeżywa wielkie odprężenie, dlatego spada automatycznie na ziemię. Czuje się przytulona przez Boga, bezpieczna jak dziecko w ramionach matki lub ojca. Taki ktoś pada na ziemię bez sił. Towarzyszy temu działanie Ducha Świętego w głębi serca. Prawdziwy odpoczynek w duchu leczy rany wewnętrzne, rany emocjonalne z przeszłości. Starałem się nie mieć żadnych oczekiwań, dlatego że zwykle jak się nastawiałem na coś, na takich spotkaniach, to czasami było takie rozczarowanie, bo działanie Pana Boga było troszeczkę inne niż oczekiwałem i się rozczarowałem. Teraz staram się jakby przyjąć to, co będzie. Claramente, o nosso limite mesmo cultural. Nasze ograniczenia kulturowe każą nam rozgraniczyć. To jest psychologiczne, a tamto z dziedziny wiary. Jeśli to jest fizyczne, to nie ma związku z duchowością. Ale to nie oddaje prawdy o człowieku. Kiedyś zapytał mnie pewien kapłan, no więc jak to jest? Odpoczynek w duchu jest zjawiskiem fizycznym czy raczej duchowym? A ja odpowiedziałem, psychologicznym. I był bardzo zadowolony. A ja dalej, psychologicznym, bo duchowym. Jeśli przeżywam jakieś doświadczenie duchowe, to dotknie mnie to również na poziomie psychologicznym. Z drugiej strony, jeśli zostałem uzdrowiony fizycznie, to jasne, że dotknie to także mojej duszy. Dzisiaj musimy odnaleźć ten wymiar wiary, który dotknie człowieka jako całość, integralnego człowieka składającego się z trzech wymiarów: psychicznego, fizycznego oraz duchowego. Mam taki, mówiąc takim sloganem religijnym, pokój w sercu, to znaczy takie odczucie takiego spokoju, jakiegoś takiego, jakieś takie napięcie, które miałem, zeszło ze mnie i to jest na pewno przejaw działania Pana Boga. W roku 2000 começamos una comunidade que se chama Alianza di Misericordia. W 2000 roku założyliśmy wspólnotę Przymierze Miłosierdzia. Pracujemy z ludźmi samotnymi, potrzebującymi wsparcia. Z bezdomnymi, dziećmi ulicy, narkomanami, prostytutkami, transwestytami. Próbujemy im pomóc, wyciągnąć z tych środowisk.
Wspólnota powstała po to, by zaopiekować się tymi ludźmi, pomóc im odkryć Boga i przywrócić ich społeczeństwu jako osoby zdolne do normalnego życia. To bardzo trudna i mozolna praca. Ale jeśli ci ludzie czują się kochani, potrafią walczyć. Ale wspólnota została założona przez nas w roku 2000. Natchnienie przyszło od świętej Faustyny i Jana Pawła II. Pan Jezus powiedział siostrze Faustynie, że najwięksi grzesznicy staną się świętymi, jeśli uwierzą w miłosierdzie Boże. A my jesteśmy tego świadkami od momentu powstania wspólnoty. Byliśmy obecni na kanonizacji siostry Faustyny. Byliśmy tam na placu świętego Piotra i czuliśmy, że ta iskra wyjdzie z Polski i dotrze aż po krańce ziemi. Primero menino che accogliemo, per esempio, accogliemo in una casa. Kiedy przyjęliśmy pierwszego chłopaka, nie mieliśmy jeszcze nic poza dachem nad głową. Spaliśmy wszyscy na podłodze. Ten chłopak uprawiał magię, macumba, bardzo rozpowszechnioną w Brazylii. Miał zwyczaj picia ludzkiej krwi. Jego matka poświęciła go jako dziecko bożkom i dawała mu do picia krew zwierząt zabitych w trakcie magicznych obrzędów. Powiedział nam kiedyś: dzisiaj w nocy wstałem, by wypić waszą krew. Trzymałem w ręce żyletkę. Nie wiem, co jest w tym domu. Nie miałem siły wam tego zrobić. My na to: Bogu dzięki. Pomodliliśmy się wtedy za niego, demon się manifestował z wielką siłą, po czym go opuścił. Bardzo cieszy mnie to, że mogę widzieć takich ludzi, takich kapłanów, którzy pokazują Boga, który jest dobry, który jest radosny też. Jest coś niesamowitego w tym, że bardzo dużo łaski jest złożone w rękach dwóch osób, prawda? Znaczy tak jak gdyby Pan Bóg wybierał sobie dwie konkretne osoby po to, żeby coś konkretnego komuś pokazać, mi pokazać. Sprawiają wrażenie, jak gdyby byli całkowicie oddani Panu Bogu i tylko właściwie o tym wyłącznie myśleli, jakby powiedzieć ludziom, że Bóg jest, że Bóg kocha, i to jest w zasadzie treść ich przesłania. Dzięki Bogu my nie posiadamy żadnej mocy. Raczej moc ma władzę nad naszym życiem. W tym momencie w twoje życie wkracza szaleństwo. Będziesz musiał robić rzeczy. Zabierają twój święty spokój. Ludzie cię szukają. Bóg prosi, byś robił rzeczy, których nie zamierzałeś robić. Twoja wiara jest nieustannie poddawana próbie. Raz na przykład w trakcie karnawału w Brazylii odprawialiśmy mszę świętą na wielkim stadionie i w pewnym momencie poczuliśmy, że Pan Bóg chce, żebyśmy wyszli na ulicę. Wyszliśmy, a za nami cały tłum, 5000 osób. I doszliśmy do głównego placu, gdzie odbywał się karnawał. Prostytucja, alkohol i narkotyki. I wtedy podnieśliśmy Najświętszy Sakrament i pobłogosławiliśmy plac. W trakcie naszego przejścia ludzie wokół padali na ziemię, klękali, płakali, zamykały się bary. Ludzie prosili Pana Boga o przebaczenie. W konsekwencji w tamtym mieście już nigdy więcej nie zorganizowali karnawału. Za to karnawał Jezusa stał się w Brazylii bardzo popularny. Duch Święty jest bardzo twórczy, więc mieliśmy też bardzo sympatyczny przypadek pewnego Żyda. Nawrócić Żyda to rzecz niemożliwa, prawda? Trudna sprawa. A ten Żyd przyszedł, by otrzymać błogosławieństwo i padł w odpoczynku w duchu. W trakcie tego zobaczył Jezusa, który mu powiedział: ja jestem Mesjaszem od tak dawna przez was oczekiwanym. On wstał i poprosił o chrzest. My nie mamy nic do roboty. Musimy się tylko starać jak najmniej psuć.